Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 Dni o Piłce. Widzimy się po spotkaniu Korona Kielce Raków Częstochowa i zanim krótko o tym spotkaniu, zachęcam wszystkich do przycisku subskrybuj. Nie zapomnijcie także o kciuku w górze pod filmem, a także naciśnięcia w dzwoneczek. No cóż, no wielkie emocje. Przede wszystkim Raków jeszcze nie może świętować mistrzostwa. Ta mistrzowska feta no najpewniej zostanie przełożona na kolejny weekend. No wszystko też zależy od rezultatu Pogoni Legia. Natomiast słuchajcie, no jakie to było spotkanie. Emocje we mnie kipią aż do teraz. Mam cały czas przed oczami tą sytuację z doliczonego czasu gry, kiedy Fran Tudor w sposób niewytłumaczalny nie wykorzystuje 300% sytuacji, kiedy ma pustą bramkę i trafia obok bramki Korony, ale po kolei. No, przede wszystkim naprawdę odważny pomysł Kamila Kuzery na ten mecz. Korona się nie zamknęła, tylko wspierana gdzieś tam tym fantastycznym dopingiem, bowiem kilkanaście tysięcy osób wypełniło Suzuki Arenę. Fantastyczny też jubileusz, no bo przecież 500. mecz Korony w Ekstraklasie. No i to wszystko okraszone jeszcze dodatkową historią, mianowicie zatrzymanie liderującego Rakowa Częstochowa, zatrzymanie mistrza, no jeszcze nie mistrza, ale gdzieś tam mogło to się dzisiaj spuentować, ale Korona zagrała Markowi Papszynowi na nosie. Raków miał wiele sytuacji, no to też trzeba uczciwie oddać, że w drugiej części meczu była w cudzysłowie obrona Częstochowy i gdzieś tam gospodarze no już panicznie się bronili, chociaż mieli kilka sytuacji z kontr, ale było to też takie świadome cofnięcie się, no i gdzieś tam pragmatyzm, maksymalne skupienie na obronie, też duża taka powiedziałbym zachowawczość, no bo wielokrotnie czy Giancarlo Silva, czy kilku innych piłkarzy ofensywnych przedzierało się w pole karne Korony, no i gdzieś tutaj uważali piłkarze gospodarzy, by nie sfaulować, by nie dopuścić do rzutu karnego, jak zresztą padła pierwsza bramka, fantastyczne uderzenie Łukowskiego, ten strzał przebił Vladana Kovacevicza, natomiast w drugiej części gry, no to Raków mógł wyrównać, gdzieś tam zdobyć tą bramkę, jakże ważną przecież bramkę, bowiem remis dawałby już medalikom mistrzostwo, tak się nie stało, natomiast no gdzieś tam gigantyczne emocje, nie jestem w stanie zrozumieć tego kiksu Frana Tudora, pewnie też już sam piłkarz miał przed oczami to, że strzelił bramkę na wagę mistrzostwa. Oczywiście tak patrzymy życzeniowo na to wszystko, Korona oczywiście 3 punkty, ucieka od dołu tabeli, no i wydaje się, że właściwie Beniaminek zapewnił sobie utrzymanie. Co się odwlecze, to nie uciecze, no też nie możemy być naiwni, no na 99,9 Raków sięgnie po tytuł za tydzień, chyba że Legia gdzieś tam się potknie w Szczecinie i to wydarzy się za 2-3 godziny, natomiast no ten mecz no też jest wspaniały pod kątem takiej, powiedziałbym, dramaturgii tego sezonu, bo wielokrotnie już było w tym sezonie wiele takich historii, takich fajnych obrazków, no i gdzieś tam to wszystko przejdzie i zostanie w naszej pamięci. Dziękuję, zachęcam standardowo do subskrypcji mojego kanału, także nie zapomnijcie o przycisku lubię to pod filmem, naciśnięcia w dzwoneczek, do zobaczenia w kolejnych materiałach.